A teraz Wam pokażę, jak ja robię sos grzybowy z prawdziwką. Mam tutaj cztery prawdziwki, które sama znalazłam. Najpierw włączamy sobie patelnię. Będziemy kroić cebulkę. Troszeczkę oleju, żeby podsmażyć nam cebulę, tak? Tu mamy prawdziwki, 30 śmietanka, sól, pieprz, koperek, cebulka. Dużo nam niepotrzebnie do sosu. Teraz ładnie sobie drobno kroimy cebulkę. Cebulkę będziemy smażyć. Kroimy ładnie naszą cebulkę. Olej jest nagrzany, można już rzucać cebulkę do smażenia, sobie dalej kroić. I cebulka ma się usmażyć, zrumienić się ładnie, wtedy my dodamy grzybki nasze. Dodajemy sól i pieprz do tego. Ładnie wymieszać. I cebulka ma się usmażyć. Teraz nasza cebulka troszkę się podsmażyła. Dodaliśmy sól, pieprz. Teraz dodajemy nasze grzybki. I powinno razem się smażyć. Grzybki najpierw ja poczyściłam, wzięłam do wody, wrzuciłam sól i gotowałam ich 15 minut w osolonej wodzie. Także oni już troszeczkę są ugotowane. I teraz smażymy z cebulką. Dodajemy jeszcze troszkę soli. Jaki niesamowity zapach już jest w naszym grzybku. I czekamy. I nasze grzybki już ładnie się obsmażyły. Dodajemy teraz kopereczku. I nalewamy śmietankę. I mieszamy dobrze. I jeszcze 7 minut pogotować. Na małym ogniu. I nasz sosik już jest przygotowany. Zobaczcie, jak zgęstnął. Pachnie bardzo ładnie. To wyłączamy nasz sos. Próbujcie z przepisą. Gotuj z Maszką. A tutaj z chłopcikami my będziemy mieli sos grzybowy, który też Wam pokazywała. Będzie w opisie. Świetnie po prostu pachnie. Jak Wam się podobają te przepisy, subskrybuj kanał Gotuj z Maszką.